Trochę mi smutno, bo dziś ostatni odcinek drugiego sezonu Forner TV, więc przez chwilę się nie zobaczymy. No ale zostawiliśmy sobie na koniec najlepszy produkt, najnowszy produkt z oferty firmy Forner, ultramatowe płyty meblowe Velvet. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat tego produktu, zostańcie z nami. Cześć, witajcie, nazywam się Włodek Włoch, jestem opiekunem marki Forner i w dzisiejszym odcinku Forner TV będziemy rozmawiać na temat frontów i płyt meblowych produkcji Forner Velvet. 23 wspaniałe ultramatowe kolory, w zasadzie jeszcze nowość w naszej ofercie, najnowszy produkt firmy Forner. Warto zapoznać się z najczęściej zadawanymi na jego temat pytaniami, a przede wszystkim odpowiedziami na te pytania. Zostańcie z nami. Zaczynamy. Pierwsze pytanie. Płyta meblowa Velvet Ultra Matte. Co to jest? Płyta meblowa Forner Ultra Matte Velvet jest produkowana na bazie płyty MDF. Dzisiaj się przygotowałem i widać już tutaj rdzeń. Mam próbkę, która nie jest zaobrzeżowana. Więc tę płytę MDF obustronnie Forner powleka ultramatową folią. Płyta meblowa Forner Velvet Ultra Matte jest też aksamitna w dotyku. Ma taki uwodzący efekt głębokiego matu płyty, a co za tym idzie dalej, fronty meblowe wykonane z Velvet charakteryzują się bardzo niskim kątem odbicia światła. To sprawia, że to światło w pomieszczeniu będzie bardziej miękkie i równomiernie rozproszone niż gdybyśmy zastosowali inne produkty. W zasadzie Forner Velvet Ultra Matte to najwyższy poziom rozproszenia światła, tak zwanej glosowości, dostępny na rynku. To, co jest jeszcze istotne, to to, że płyty Velvet poza bogatą kolorystyką 23 pięknych ultramatowych, takich lekko też pastelowych kolorów, to także dwie cechy, które powodują, że produkt ten jest bardzo łatwy w utrzymaniu. I pierwsza z nich to jest tak zwany antyfingerprint. Czy nie wiem, czy potrafię tutaj pokazać. Generalnie odciski palców nie zostają na tej powierzchni. Powierzchnia frontów wykonanych z płyty Velvet jest niepalcująca się, a do tego odporna na zarysowania. To są takie dwie cechy, które wyróżniają ten produkt ponad pozostałymi. Oprócz tego, że ta ultramatowość, która podwyższa estetykę, ma również duże znaczenie. Kolejne pytanie dotyczące płyt Velvet. Co to znaczy, że ultramatowa płyta Velvet jest odporna na zarysowania? W normalnym użytkowaniu jako powierzchni pionowej, na przykład jako frontów meblowych, bardzo trudno jest zarysować jej powierzchnię. Oczywiście nie jest to niemożliwe, ale jest to bardzo trudne, żeby posłużyć się może czymś, co nie jest, żebyście Państwo dali wiarę, to po prostu normą, czyli już przeprowadzonymi badaniami według normy Unii EN 438/25 wartość odporności na zarysowania powierzchni Velvet równa się 3. To jest bardzo, bardzo dużo. Ponadto mikrozarysowania, które ewentualnie powstaną, mam nadzieję, że u Państwa nie powstaną, ale jak już powstaną, to bardzo łatwo je można usunąć. Wystarczy zastosować na przykład bawełnianą szmatkę albo fragment bawełnianej koszulki, a do tego żelazko lub suszarkę do włosów. Magia! Ale tą magię i kulisy tej magii trochę odsłaniamy w filmiku, który pokazuje, jak przywrócić powierzchnię frontu Velvet do stanu przed mikrozadrapaniem. Link
znajdziecie w opisie do dzisiejszego filmu. Warto zobaczyć tę sztuczkę, magiczkę. Drugie pytanie, też już troszeczkę o tym mówiliśmy. Co to znaczy, że płyta Velvet Ultra Matte ma powierzchnię niepalcującą się? No to znaczy mniej więcej tyle, że jeżeli już mam, gdybym miał wilgotne dłonie, to po prostu one odparuje to z powierzchni płyty Velvet. Oznacza to tyle, że odciski palców, które dla niektórych są zmorą na frontach, tutaj tą zmorą nie są, bo one zwykle nie powstają. Po prostu myśląc o tym, jak stworzyć produkt, który odpowiadałby coraz wyższym wymaganiom klientów, postanowiliśmy właśnie wyprodukować fronty Velvet, które są nie tylko estetyczne, ale także łatwe w utrzymaniu w czystości. Więc jakby ta powierzchnia, którą pokrywamy płytę MDF, ona ogranicza powstawanie odcisków palców na froncie meblowym. Ale uwaga oczywiście jest tutaj też taka, że mówimy o normalnym użytkowaniu, a nie dotykaniu tej powierzchni na przykład tłustymi palcami. No wtedy trzeba takie odciski jednak usunąć. Gdzie mogę zastosować płyty meblowe Velvet o ultramatowej powierzchni? Właściwości, o których mówiłem wcześniej, czyli ta ultramatowość, odporność na zarysowania, antyfingerprint i tak dalej, powoduje, że fronty Velvet można wykorzystać czy to do produkcji mebli kuchennych, łazienkowych, mebli do sypialni, czy też do salonu, ale fajnie jest też poprzez tą jakby chłonność światła, tą ultramatowość. Myślę, że to jest także doskonały produkt do zastosowania na wszelkie powierzchnie ekspozycyjne. Kolejne pytanie, jaki jest format i grubość płyty Velvet Ultra Matte? Płyta Velvet Ultra Matte ma format 2800 na 1300 mm, a grubość, tutaj akurat nie, bo to jest próbka 10 mm, ale normalnie grubość to 18,7 mm. Oczywiście na zamówienie możemy też wyprodukować ultramatowe płyty meblarskie Velvet na innych grubościach płyty MDF, na przykład na 16 mm, na 12 mm czy na 10 mm lub też na innym nośniku. W sprawie takiej indywidualnej wyceny, indywidualnego zamówienia proszę o kontakt z menedżerami sprzedaży. Przechodzimy do pytania technicznego. Jak obrabiać płytę meblową Velvet Ultra Matte od Forner? Może na początek powiem, że są po prostu to płyty, które łatwo się obrabia i to niesie ze sobą jakby konsekwencje albo korzyści, bardziej ładniej rzecz ujmując, w postaci oszczędności czasu, bo fronty takie ultramatowe można wyprodukować znacznie szybciej niż na przykład fronty lakierowane. No ale wracając, płytę obrabia się tradycyjnymi narzędziami stolarskimi, przykładając należytą staranność do tego, aby nie porysować tego materiału, w sensie przygotujmy stół na przykład do cięcia formatek, do cięcia frontów, niech on będzie nieskazitelnie czysty, wtedy pamiętajmy, że to jest płyta o powierzchni dwustronnej, więc unikajmy jej zniszczenia. Czy płyty Velvet posiadają folię zabezpieczającą? No i to jest trochę powiązane z poprzednim pytaniem. My w odpowiedzi na oczekiwania klientów stopniowo rozszerzamy ofertę płyt Velvet posiadających tak zwaną folię protekcyjną, którą pokrywamy jedną i drugą stronę płyty przed dostawą do klienta. W tym momencie posiadamy 6 dekorów, które można zamówić z folią protekcyjną. To jest Velvet biały, biały alpejski, szary, antracytowy, jasny szary i czarny. Kolejne pytanie, czy posiadacie obrzeże do ultramatowej płyty Velvet? Tak, tutaj pokażę. Mam nadzieję, że dobrze będzie widać.
Posiadamy obrzeże dopasowane kolorystycznie w 100%. Jeżeli tu nie wierzycie, tu jest kolejny kolor. Tu na przykład kolejny kolor. Obrzeża występują w dwóch rozmiarach, 23 na 0,35 mm i 40 na 0,35 mm. Są wykonane dokładnie z tego samego materiału, co powierzchnia. To jest ten sam materiał. Oczywiście są na rynku dostępne grubsze obrzeża, które można dopasować do kolorystycznie do płyt Velvet, no ale w sumie po co, skoro mamy takie bardzo ładne obrzeża również dopasowane w sprzedaży. Jak obrabiać takie obrzeże do płyty Velvet, to kolejne pytanie. No więc jeżeli chodzi o obróbkę obrzeży do płyt Velvet, proces zasadniczo nie różni się niczym od obrzeżowania PCV. Używamy normalnej obrzeżarki do przyklejenia. My na przykład stosujemy klej wodoodporny PUR, ale można stosować także inne. Klej podajemy na gorąco, a rolka dociskowa dociska już na zimno. Jeszcze tutaj dodam, że u nas klej PUR jest rozgrzewany do temperatury 140 stopni. Zresztą tak samo jak w przypadku obrzeży KLEAF czy w obrzeży do płyt akrylowych. Nie ma znaczenia to, że to obrzeże tutaj ma grubość 0,35 mm. No powiem tak, jakby sekret poprawnie... Sekret poprawnie przygotowanego frontu tkwi w znajomości maszyny, w ustawieniach, no i poczucia estetyki. Wtedy jakby ta linia obrzeża jest niemal niewidoczna. Najwyżej to potem wytnę, ale pozwolę sobie tutaj powiedzieć, bo to jest sytuacja sprzed bodaj dwóch dni. Klientka pisała do nas na Facebooku, że z pytaniem, dlaczego to obrzeże wygląda, jakby miało pod powierzchnią bąble, bo stolarz mówi, że coś jest nie tak z materiałem. Delikatnie powiem, jest to wierutna bzdura i dzieje się tak, kiedy stolarz okleja obrzeże żelazkiem. Spuśćmy nad tym kurtynę milczenia. No i przejdźmy po prostu do fajniejszych tematów, czyli kolejnego pytania. Czy płyty Velvet mają swoje odnośniki kolorystyczne do palety RAL? Tak, tu się nawet przygotowałem. Pokażę za chwilę też, gdzie znaleźć takie odniesienia na naszej stronie, odnośniki do palety NCS Real Pantone i oferty Eger. Pokażę, gdzie to znaleźć na naszej stronie, ale jak zamawiacie nasz wzornik walizkowy, to tutaj jest taka ściągawka. O, taka ściągawka jest. To jest właśnie to, o co pytaliście, ale oczywiście jest to także dostępne na naszej stronie internetowej. Kolejne pytanie. Czym czyścić płyty Velvet? Ultramatowe płyty Velvet produkcji Forner, jak już wspomniałem, są łatwe w utrzymaniu czystości. Co za tym idzie, jakby utrzymanie w czystości wszystkich wykonanych z nich powierzchni, czyli frontów na przykład, jest łatwe. Wystarczy zastosować ściereczkę z mikrofibry lub bawełny wraz z 1% roztworem wody z mydłem. Pytanie, które powraca trochę jak bumerang. Czym płyta Velvet różni się od lakieru, od płyty lakierowanej, czy też w czym fronty Velvet różnią się od frontów lakierowanych? Mieliśmy taki mały pojedynek w dwa odcinki temu. Link znajdziecie w opisie do tego filmu. Był to pojedynek pomiędzy frontami akrylowymi a frontami lakierowanymi. No ja tutaj dodam, może tak krótko powiem, że po pierwsze, fronty czy płyta Velvet w standardzie jest powierzchnią dwustronnie ultramatową. To jest bardzo ważne, bo w opcji lakier to zwykle dodatkowa opcja, dodatkowa płatność, dłuższy czas realizacji, czyli jakby fronty lakierowane są droższe i ich produkcja trwa dłużej. To jest ta jedna z różnic. Do tego w przypadku frontów lakierowanych nie jest możliwe osiągnięcie takiej niskiej glosowości poniżej 3 glosów. No chyba, że o czymś nie wiem, ale,
ale nie wydaje mi się. I don't think so. Nie. Tutaj fronty Velvet wygrywają ten pojedynek zdecydowanie. No i do tego, jak jeszcze chwilkę na ten temat warto wspomnieć, fronty Velvet zachowają trwałość kolorów przez długie lata. I gdybyśmy chcieli wymienić element, to, że nastąpiła wymiana elementu, nie będzie widoczne. W przypadku frontów lakierowanych one płowieją, więc już nawet po roku będziemy chcieli, coś się wydarzy, będziemy chcieli wymienić element lakierowany na nowy, no to będzie widać różnicę, jakby, że coś się wydarzyło i zmieniliśmy front, nie będzie tej spójności kolorystycznej, na przykład na szafkach kuchennych. No dobra, ale żeby nie było, że tak hejtuję i cisnę tym frontom lakierowanym, są dwie rzeczy, w których fronty lakierowane wygrywają z frontami Velvet. To pierwsza rzecz, w płycie Velvet nie wykonamy frontów ramowo-płócinowych czy uchwytów frezowanych, to ta druga rzecz. No okej, tutaj trzeba punkt przyznać frontom lakierowanym. Chwila przerwy. Dzisiaj już bez reklamy Juventusu, ups. Łyczek wody dla ochłody. Przed kolejnym pytaniem. Jakie uchwyty można zastosować do płyty Velvet? Wszystkie poza frezowanymi. Pytanie o cenę. Jaka jest cena płyty Velvet Ultra Matte? Cena płyty Velvet Ultra Matte to 140 zł netto za metr kwadrat. Cena jest stała dla wszystkich kolorów. Powierzchnia jest dwustronna w standardzie. Ultramatowa powierzchnia jest w standardzie jakby po obu stronach. Cennik detaliczny znajdzie się na naszej stronie www. O, właśnie w tym miejscu. Natomiast ceny indywidualne należy uzgadniać z menedżerami sprzedaży. W zakładce kontakt znajdziecie maile, telefony i miejsce, mapę, gdzie możecie znaleźć region, który dany menedżer sprzedaży obsługuje. Kolejne pytanie, czy utrzymujecie płyty Velvet w magazynie? Obecnie płyty Velvet produkujemy na zamówienie. Czas realizacji to 3-4 tygodnie. Ja tak pokazuję ciągle te 4 kolory, ich jest 23. Ja tutaj jeszcze mam dużym powodzeniem, cieszy się czarny, ale są także ładne kolory, czy białe, czy beżowe, czy też ten niebieski, jest taki denim jednym z moich ulubionych, szare. Ja nawet tych kolorów może nie będę dalej mówił, bo nie wszystkie dobrze potrafię nazwać, czy beżowe. Tutaj o, tu jest cała paleta kolorystyczna, 23 kolorów. Przejdźmy do kolejnego pytania. Czy Forner wyprodukuje płytę Velvet Ultra Matte na nośniku wiórowym? Tak, na zamówienie możemy wyprodukować płytę Velvet Ultra Matte na płycie wiórowej o gładkiej, szlifowanej powierzchni. Czy wyprodukujecie płytę Velvet na nośniku trudnopalnym? Tak, na zamówienie możemy wyprodukować płytę Velvet na płycie ognioodpornej, ognioodpornionej, kwestia nazewnictwa. Przy czym ważna rzecz, certyfikat dotyczący ognioodporności będzie dotyczył samego rdzenia, a nie całej płyty. Czy dysponujecie plikami do programów projektowych typu CAD? Tak. Kolorystyka jest dostępna do pobrania z naszej strony internetowej. Można je znaleźć zarówno jakby w zakładce poświęconej produktowi, jak i w strefie projektanta. O, tutaj pliki są do pobrania. Czy Forner oferuje wzorniki płyt ultramatowych Velvet? W przypadku płyt ultramatowych Velvet Forner proponuje dwa rodzaje wzorników. Pierwszym z nich jest ta macetka, którą już tutaj widzieliście. Jest taki wzornik listkowy pokazujący kolorystykę całej kolekcji, 23 ultramatowe kolory. A drugi to jest ów kuferek, który również już ze mną oglądaliście. I ów kuferek zawiera
23 próbki takich mini frontów zaobrzeżowanych z każdej strony o grubości 10 mm. Jeżeli są dostępne, można też zamówić pojedyncze próbki wybranego koloru. Wszystkie ceny wraz ze zdjęciami produktów i wzorników znajdziecie w zakładce cennik. O tutaj cennik materiały marketingowe firmy Forner. Właśnie tutaj są informacje na temat tego, ile taki wzornik, ile próbka, ile kuferek kosztują. Kolejne pytanie, gdzie można zobaczyć zdjęcia z realizacji wykonanych z płyty Velvet Ultramatte? Zdjęcia publikujemy regularnie w naszych social mediach, na Instagramie, na Facebooku, a także w naszej galerii na stronie internetowej forner.pl/galeria. Zobaczcie, to wygląda tak. Jeżeli macie ochotę, ta galeria jest bardzo często aktualizowana. Zachęcam do częstych odwiedzin na naszej stronie. Gdzie mogę zobaczyć płyty Velvet Ultramatte, na przykład w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Krakowie, Gdańsku, Łodewa? Forner posiada sieć dystrybucji w całym kraju, dlatego zachęcamy do kontaktu z menedżerami sprzedaży odpowiedzialnymi za dany region. Oni wskażą Państwu miejsce, gdzie można zobaczyć i zapoznać się z materiałami meblarskimi firmy Forner. Kolejne powiązane pytanie to, gdzie mogę zobaczyć kolorystykę płyt Velvet Ultramatte na żywo? No, oczywiście warto to zobaczyć na żywo, bo każdy produkt warto zobaczyć na żywo. Tutaj zachęcam ponownie do kontaktu z menedżerami sprzedaży. Oni Państwu wskażą miejsce, gdzie można zapoznać się z naszymi materiałami meblarskimi na terenie całego kraju. Zachęcamy także do śledzenia naszych social mediów, dlatego że czasami wystawiamy się na mini targach lub na większych targach. To też okazja do tego, aby zapoznać się z naszymi materiałami na żywo, poznać naszych pracowników, uzyskać bezpośrednio od nich informacje na temat danych produktów. No i tym pytaniem dobrnęliśmy, a ja znowu mówię dobrnęliśmy, jakby to była taka męka, dla mnie to była czysta przyjemność spotykać się z Państwem w tym drugim sezonie Forner TV. Mam nadzieję, że już niedługo ruszą pełną parą zdjęcia do trzeciego sezonu. Nie będzie on powstawał tak jak w przypadku drugiego sezonu w ramach home office, no ale wiadomo, sytuacja dookoła nas no, była niezbyt ciekawa, stąd taka forma współpracy i kontaktu. Mam nadzieję, że wszystkie odcinki drugiego sezonu Forner TV się Państwu podobały. Zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą na stronie forner.pl. Subskrybujcie nasz kanał na YouTubie, znajdźcie nas w internecie, na Instagramie, Pinterestie czy na Facebooku. No i zachęcam do zadawania pytań, czy w komentarzach, czy za pośrednictwem social mediów, czy bezpośrednio z menedżerami sprzedaży. Do brzegu, Włodek, do brzegu. Dziękuję Państwu, że byliście z nami w trzecim... dziękuję Państwu, że byliście z nami w drugim sezonie Forner TV.